Modelarstwo kosmiczne obchodzi właśnie jubileusz 50-lecia. Jak zatem łatwo obliczyć, modele kosmiczne pojawiły się rok po pierwszym locie w kosmos. Zaczęło się od pierwszych lotów Gagarina i lotów amerykańskich i od tego czasu rozwinęło się modelarstwo kosmiczne, czyli robienie modeli rakiet, w których nie ma w ogóle metalu. To jest podstawowa zasada. Silnik jest małobudowę z papieru, natomiast wszystkie elementy modeli kosmicznych nie mogą być metalowe. Między innymi dlatego modele są bardzo lekkie. Model, który waży 10 gram, to nadaje się do pokazu, a model, który tutaj na zawody przyjechaliśmy na zawody, to musi ważyć maksymalnie 5 gram. Dlatego materiały służące do budowy takich modeli są kosmiczne, także pod względem ceny. Stosuję akurat bardzo cienkie tkaniny szklane, bardzo cienkie tkaniny węglowe, które ważą w granicach 8-10 gram i są to materiały raczej nie do zdobycia w Polsce. Czyli no trzeba czy ze Stanów, czy z Niemiec ściągać te materiały. Można jednak domowym sposobem zrobić model trochę taniej. Robimy rurki na przykład z włókna szklanego, no ale teraz akurat na tych zawodach mamy rurki zrobione z papieru przelakierowanego. Cała zabawa polega na tym, aby wystrzelony model spadał jak najdłużej. Nie jest to wbrew pozorom takie proste. Aby mieć osiągnięcia, trzeba wcześniej zacząć. Żebym miał sukcesy w przyszłości, to od najmłodszych lat, czyli jak już może już coś skleić, 8 lat. Te 8 lat to nie przesada, na przykład mistrzynią Polski juniorów została 8-latka Wiktoria Maj z Aeroklubu Śląskiego. No bo ja lubię, bardzo lubię puszczać rakiety i tutaj jest dużo sportu, bo trzeba biegać za nimi. Z tym bieganiem także nie ma przesady. Podczas zawodów uczestnicy pokonują nawet kilkanaście kilometrów. Biegania jest strasznie dużo, zresztą widać, jakie jest duże lotnisko. Sportowcy mają bieżnię do dyspozycji, czyli przygotowaną. Natomiast my poruszamy się po lotnisku, kończy się lotnisko, poruszamy się dalej, czyli musimy każdy model w każdych warunkach odzyskać. No bardzo często wchodzimy na drzewa i pokonuje się no, różne rowy i wodę, także no, warunek jest taki, że trzeba z tym modelem wrócić. Dlatego oprócz godzin spędzonych w modelarni bardzo ważne jest także przygotowanie kondycyjne. Staram się troszkę w okresie jesienno-zimowym no, rower jednak odkurzyć i troszkę jednak no, zadbać o to, żeby na wiosnę startując w zawodach no, tej kondycji wystarczyło. Mistrzostwa Polski modeli kosmicznych rozegrane zostały w 4 klasach. Rakietoplanów, czyli modeli, które po wystrzeleniu szybują, oraz rakiet opadających na spadochronie przy pomocy taśmy i z opadaniem wirowym.